Grzegorz, jesteśmy po turnieju zakończenia kariery Rafała Dobrzyńskiego. Jak ocenisz dzisiaj swoją postawę? Zadowolony do końca być na pewno nie mogę, bo przyjechałem troszeczkę z innym nastawieniem, ale też spodziewałem się troszeczkę innych warunków, bo jak przyjechaliśmy, tor był całkiem fajny, równy i uważam, że byłby do walki, ale gdy tylko zawody się zaczęły, zaczął padać śnieg i to troszeczkę pokrzyżowało plany, no bo pierwsze wyścigi były dość asekuracyjne, nie tylko w moim stylu, ale i w stylu, myślę, że w większości zawodników, bo było ślisko po prostu, ten śnieg powodował to, że opadał i się roztapiał i się jechał jak po lodowisku. Trzeba było uważać, ale z biegu na bieg było coraz lepiej, już potem się robiły całkiem fajne zawody. No właśnie te opady śniegu były naprawdę bardzo mocne, w takich warunkach w ogóle widać coś? Jeśli chodzi o widoczność, wydaje mi się, że z tym nie było największego problemu. Najgorzej właśnie było przykleić motocykl do nawierzchni, bo i ze startu i w trasie strasznie koło boksowało, ciężko było jakąkolwiek prędkość nabrać. Ja dzisiaj kompletnie nie mogłem wyjechać ze startu i myślę, że to było spowodowane poniekąd tym, że tak naprawdę nigdy wcześniej mi się nie zdarzało jeździć w takich warunkach śnieżnych, ale no po to są takie zawody, żeby wyciągać wnioski już następnym razem, jak będzie trzeba jechać w takich warunkach w meczu ligowym, no to będę o tyle mądrzejszy, że będę wiedział, jakie ustawienia już dobrać i no i o to właśnie chodziło. Na tor wjechał również Rafał Dobrzyński, to chyba był bardzo symboliczny moment dla wszystkich. Słucham? Na tor wjechał również Rafał Dobrzyński, to był taki bardzo symboliczny moment. No dokładnie, Rafał odjechał swoje ostatnie 4 kółka. Szło mu całkiem nieźle, co niektórzy nawet mówili, że jest w lepszej formie niżeli przed samą kontuzją i w ogóle w poprzednich latach niżej startował, no bo sylwetka nienaganna, jechał naprawdę całkiem dobrze, a ja sam z ciekawości pytałem, czy trenował wczoraj, czy przecież wczoraj próbował coś, a okazało się, że nie, tak naprawdę wsiadł surowy od razu i zrobił start, 4 kółka, szacunek dla niego. Teraz na pewno czeka go inna rola, ale myślę, że równie fajna, kiedyś chciałbym zakończyć karierę, no to no może źle zabrzmi, ale właśnie przejechać cało i zdrowo kilkanaście dobrych lat, a po karierze właśnie objąć chociażby drużynowego mistrza Polski, no to jest fajne na pewno uczucie i ja trzymam mocno za niego kciuki, uważam, że sprawdzi się w swojej roli i wspólnie z Falbazem zabrną bardzo daleko w rozgrywkach, bo widać, że drużyna jest mocna, coach jest taki, jaki być powinien, więc sukcesy przed drużyną. Na koniec byśmy Cię poprosili, abyś wskazał jedną wadę i jedną waletę Rafała Dobrzyńskiego. Wada to pewnie wzrost, jeśli bym miał jeździć dalej, ale zaleta? Myślę, że zawsze można na niego liczyć. Jest bardzo pomocny. Jak miałem jakiś problem, no to dzwoniłem i nigdy nie krył nic przede mną, tylko starał się mówić prawdę, chociażby z przełożeniami, które dobierał. Zawsze mu ufałem, a to tak naprawdę w żużlu jest tak, że nie wszystkim można zaufać, bo dużo zawodników po prostu nie zdradza swoich prawdziwych przełożeń, a Rafał jest taki, że jemu ufałem i to jest bardzo ważne.